Bo mnie ciekawi jeszcze jedna rzecz. Bo wy się, przepraszam, że tak zapytam, ale chyba wiecie, o co mi... Bo wy się kochacie, prawda? No. Nie, no to, to tak, no, jesteś rodzeństwem. Tak, no. Nie udało mi się tego pokazać. Nie, bo to jest... No bo mam mnóstwo przyjaciół z rodzeństwem. Sam mam rodzeństwo. To nie jest łatwe utrzymać tam miłość, partnerstwo, ten rodzaj symbiozy. Jak ty do niego najgorzej w życiu powiedziałaś? Jacek, chyba to najgorzej, bo jednak... Jezus! Jezu, jak ty się podniosłeś, Jacek! Powiedziałaś, Jacek, nie rób tak. O rany. O rany. No jednak i to był rozpad zespołu na wtedy, co dzień, no. To jednak Jacek. Naprawdę tak powiedziałaś do niego, Jacek, najgorzej? Tak, najgorzej. A ty jak... Jacunio zawsze mówię, Jacuś. A ty jak powiedziałaś do niej, jak się odszczeknąłeś? Powiedziałaś... Kasia. 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 A matka mówi, przestańcie się ubliżać sobie! Powiedziałaś do niej, co to za familia, jesteście z... No. Naprawdę, no. No, no i też, bo no, macie taką rodzinę? Zobacz, jak mamy do siebie mówić, Jacek no? Jest zupełnie niekłótliwą osobą. Lubimy się. Ja to, się to, wychodzi... to nie jest tak, że się nie kłócimy, ale przy okazji... A jak się kłócicie, to jak? No? Jak? Jak? Ciężko powiedzieć. No, wydaje mi się, że zaczynamy troszkę głośniej mówić i więcej. No. Sobie wyobrażam, kto mówi więcej. Nie, ale jak to jest być pod pantoflem siostry? A to dosyć tendencyjne pytanie chciałem. No zauważyć. Ale szczerze, jak w mordę strzelił, no. Jacek, no przecież widać, kto rządzi. Nie, ale to nie jest tak, nie, co nie, Kasia? Nie, tak nie, co nie? Ja no. Mogę tak zmontować tę rozmowę, że ty będziesz rządził, ale to będzie trudne. I drogie. No dogadamy się chyba. Ale tak nie jest, nie, bardzo często w ogóle... Nie, no często jest tak, że mamy jakieś konflikty interesów jednak wewnątrz zespołu i niektórzy w zespole się na przykład nie zgadzają na pomysły tych drugich w Ale mówisz zespole. O niektórzy, to mówisz o siostrze, tak? No tak, tak. A to jest w ogóle sprytne. Być w duecie i mówić, niektórzy w naszym duecie. No, Jacek, nie rób z niej idiotki, no. Przecież niektórzy w duecie, to jest Kasia, dobrze mówię? Tak, o no i tak się kłócimy teraz. Właśnie, no. Są siły w naszym duecie, które chcą nasz duet rozpierdzielić. No na litość Bołka, nie bądź Gomułką. No. Nie no, tak na poważnie to jest tak, że często jest tak, że się różnimy i dopóki nie dojdziemy do porozumienia, no to jednak nie podejmujemy jakiejś decyzji. I one to... To znaczy, dopóki ty się nie złamiesz, tak? Nie. Albo odwrotnie, albo odwrotnie. Ale bywa albo... czasami tak, że... Bo my bardzo długo dyskutujemy. Ale bywa tak, Jacek, między nami, facetami. Bywa tak czasami, że stawiasz na swoim, powiedz szczerze. No tak, ja myślę, że tak. Nie, no, naprawdę. Nie, to, tak, Jacek tak... ma silne argumenty, bo też Jacek skończył filozofię i on czasami jak zagnie argumentem, to koniec. No. No pisze magisterkę teraz. Jaki temat? Ideologiczne aspekty pamięci zbiorowej. Aktualny. Ale jeszcze go nie zatwierdziłem. Aktualny. Znaczy, no... Tak, tak. Nie masz takiego wrażenia, że największym grzechem naszej pamięci zbiorowej jest bardzo krótka pamięć historyczna, że bardzo szybko wypieramy... Że bombardowanie informacjami jest tak intensywne, że zapominamy, co miało miejsce tydzień temu. W ogóle to jest bardzo ciekawe, tak mi się wydaje, że pamięć zbiorowa to jest coś, co bardzo łatwo da się... czym bardzo łatwo da się manipulować. Oczywiście. I bardzo szybko da się ją zmienić. Bo podlega emocjom zbiorowym, tak, prawda? Tak, histerii. Tak, tak. No. I wystarczy kilka razy coś powtórzyć, żeby później to faktycznie weszło w ten zbiór tych rzeczy, o których pamiętamy, chociaż aha. Ich nie było. No więc tak.